Szanowni Państwo, obiecałem Wam kiedyś, właściwie ktoś mnie prosił, abym zrobił coś na odrobaczenie człowieka. Cóż można zrobić na odrobaczenie człowieka? Otóż muszę Wam powiedzieć, że nasze ciało składa się praktycznie z samych robali. Oprócz włośni, oprócz tam, wiecie, różnego rodzaju tasiemców i tak dalej, i tak dalej. Mamy też larwy w przewodzie pokarmowym, w jelitem cienkim, w jelicie grubym. Także jak to wszystko, Szanowni Państwo, załatwić? Otóż nie namawiam Was do tego, abyście już dzisiaj robili to, ponieważ mamy lekarzy, mamy przychodnie, mamy szpitale. Wykorzystajcie co możliwe, a jeżeli tego Wam zabraknie, możecie zastosować taką mieszankę, którą ja u siebie i u moich najbliższych stosuję. Otóż zbieram sobie piołun. Jak widzicie, piękny piołun, świeżutki. Muszę go oczywiście ususzyć przed zrobieniem tej mieszanki. Zbieram wrotycz. Jak widzicie, też jest ładny wrotycz. Też muszę go ususzyć. Biorę goździki. Tu Wam wysypię, żebyście widzieli, jak te goździki wyglądają. O. Biorę również koper włoski. Koper włoski bardzo ładnie pachnie, intensywnie. Pachną również goździki, też pięknie. No, wszystko ma swój zapach. Jak robimy taką mieszankę na te nasze wszystkie cholerstwo, które jest wewnątrz nas? Szanowni Państwo, co robimy? Suszymy zioła, wrotycz suszymy, piołun, suszymy wrotycz, mamy goździki, mamy koper. I co teraz robimy? Wszystkiego tego ususzonego mielimy przez taki, wiecie, młynek, taki z czasów jeszcze wojennych, taki młynek elektryczny, mielimy to wszystko. To zmielimy, wrotycz zmielimy, piołun zmielimy, goździki zmielimy i oczywiście koper też możemy zmielić, ale nie musimy. Szanowni Państwo, jak sporządzamy tą mieszankę taką zabójczą? Ja to nazywam trującą zabójczą, gdyż to jest trucizną, wrotycz trucizną, goździki nie, koper też nie, ale to są wielkie dwa truciciele. I co robimy? Bierzemy łyżkę suszonego piołunu, łyżkę suszonego wrotyczu, łyżkę tego goździków i na razie wstrzymujemy się z tym ostatnim do picia. I co robimy? Zmielimy to wszystko i później 20 minut przed jedzeniem, jak to wszystko zmieszamy, bierzemy tak łyżkę tego i łyżkę tego. Mieszamy to wszystko, będzie 3 łyżki, ale my z tego bierzemy jedną łyżkę rano, 20 minut przed jedzeniem i na sucho to zjadamy, popijamy sobie wodą. W południe tak samo bierzemy łyżkę, popijamy wodą 20 minut przed i wieczorem 20 minut przed popijamy wodą. I co się dzieje? Zaczynamy truć te robale. Te robale trujemy przez 10 dni, tak robimy. Nie otrujecie się, bo ja sam na sobie to praktykowałem. Przez te 10 dni, ale w międzyczasie też pijemy ten nasz koper włoski, który jest takim, wiecie, wabikiem dla larw, które się znajdują tam, gdzie nie sięga robal. Szanowni Państwo, w jelicie grubym wszystko zaczynamy w pełni, bo wtedy wszystko schodzi w dół do rozmnażania, czyli do jelita grubego. I w jelicie grubym to się wszystko rozmnaża. I jeżeli teraz damy taką dawkę 10-dniową w rotyczu, tego siwego, jak ja to nazywam, dajemy goździki, Szanowni Państwo, zaczyna się to truć, ale trujemy duże robactwo, ale larwy zostają. Larwy zostają w tych takich zaułkach, wiecie, w jelita i one nie wychodzą. Ale jak my zaczniemy pić ten koper włoski, one są bardzo chytre na zapach tego kopru włoskiego i te larwy wychodzą między 10 a 20 dniem. One wychodzą i wtedy po 20 dniach znowu dajemy drugą dawkę tego samego. Czyli pamiętajcie, 10 dni pijemy po 3 łyżki dziennie, zjadamy na sucho i popijamy wodą, 10 dni przerwy, ale cały czas pijemy ten koper. Ten koper wywabi nam larwy i później drugą dawkę dajemy po 10 dniach tych trzech ziół i automatycznie mamy też larwy załatwione. I wtedy zapomnimy o wszelkich chorobach, gdyż to wytruje w nas robaki, wytruje również larwy. Musimy po prostu wytruć larwy. Te larwy będą wytrute poprzez wywabienie ich z tych zakamarków tym naszym koperkiem. Szanowni Państwo, to jest taki stary sposób na to, aby po prostu zlikwidować robactwo w organizmie. Innego sposobu nie znam. Myślę, że
Może skorzystacie z niego, może nie. Chociaż jak zabraknie leków, aptek i szpitali, na pewno będziecie musieli z takich starych metod korzystać. Na dzień dzisiejszy macie wybór. Możecie iść do szpitala, mogą was tam wytruć i tak dalej. Ale ja znam ten sposób stary, który był stosowany przez moich dziadów, pradziadów i który doskonale załatwiał cały problem. Dlatego zastanawiajmy się czasami, jakie leki zażywamy. Zastanawiajmy się, czy te stare nie było lepsze od tego, którymi nam obecnie serwują firmy farmaceutyczne. Pamiętajcie, piołun, trucizna, wrotycz, trucizna, goździki i ten. Nie, ale po zażyciu wspólnie tego wszystkiego nie otrujecie się, a robactwo będzie wytrute co do jednego z larwami włącznie. Tylko pamiętajcie, zaczynamy całą kurację, jak jest pełnia. Wtedy to robactwo schodzi w dół do jelita grubego po to, żeby się rozmnażać i wtedy ich atakujemy. Później dajemy im dawkę koperku, wyciągamy te cholerne larwy jeszcze z tych zakamarków i znowu trujemy tym samym przez następne 10 dni. 20 dni i macie praktycznie spokój z robakami u was. To jest sprawdzone i wypróbowane. A poza tym to jest takie polskie, takie słowiańskie, takie nasze można powiedzieć. Wielu zarzuca, że ja posługuje się zawsze, że to jest polska, że to jest słowiańska. Powiem wam, dlaczego tak mówię. Otóż dlatego wam to mówię, żebyście nie zapomnieli, kim jesteście. Bo niedługo do tego dojdzie, że powiedzą, że wy nie jesteście Polakami, jesteście Europejczykami i wy w to uwierzycie. Pamiętajcie, kłamstwo powtarzane 100 razy staje się faktem i prawdą. Dlatego ja staram się wam jeszcze wmówić i mówić do was, że jesteście Polakami, że jesteście w Polsce, że koper włoski, niby jest włoski, ale jest polski, że wrotycz jest polskie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kogoś to może razić, mnie nie. Myślę, że większość Polaków nie powinno moje stwierdzenie i moje w ten sposób opowiadanie razić. Dziękuję bardzo.